Siema wszystkim, pokażę wam, na czym polega ten cały unijny, absurdalny, zielony ład, na czym polega ten cały przekręt Unii Europejskiej. Tu są Niemcy, tu są Polska, tu jest Rosja. To dla tych, którzy w ogóle tego nie rozumieją. Niemcy przed wybuchem wojny na Ukrainie przez rurociągi Nord Stream płynące z Rosji kupowały od Rosji gaz, tak? Oczywiście ten gaz kupowały w ilości hurtowej, po to właśnie wybudowali Nord Stream, żeby omijać m.in. Polskę, po to wybudowali ten rurociąg Nord Stream, żeby kupować po prostu ten gaz w ilości hurtowej, czyli wiadomo, że taniej. Następnie ten sam gaz od Rosji Niemcy sprzedawały do Polski i na różne kraje europejskie, tak? Tudzież żeby kupić ten niemiecki gaz, no to trzeba coś zrobić, tak? No bo nikt tego niemieckiego gazu przecież nie kupi, więc trzeba iść do Unii Europejskiej, którą de facto stworzyli właśnie Niemcy. Trzeba wymyślić zajebisty pomysł, jakim jest zawsze dbanie o klimat, dbanie o zielony ład i tak dalej, takie różne takie podatkowe ściemy. Unia Europejska stworzyła coś takiego, taki system, że gaz jest super ekologiczny, trzeba, Polacy muszą od jakiegoś tam dnia opalać swoje domy gazem, tak? Więc na potęgę Unia Europejska zrobiła oczywiście dofinansowania różne do Polski, więc większość z was musiała wymienić nie tak dawno, kilka lat temu, jeszcze przed wojną, musieliście wymienić w domu piece na piece gazowe, tak? Następnie, jak wybuchła wojna na Ukrainie, tak? Niemcy już nie handlowały z Rosją gazem, ponieważ Nord Stream de facto został wysadzony nie wiadomo jeszcze przez kogo, ale wiadomo przez kogo, został wysadzony, więc Niemcy już nie miały tego monopolu na gaz, tak? Więc Niemcy nie mogły tutaj handlować już z Polską, ponieważ tego gazu de facto nie mieli, tak? Polacy zainwestowali bardzo dużo milionów w nowe ekologiczne piece na gaz, tak? I okazało się, że Unia Europejska niedawno stwierdziła, że piece na gaz już są nieekologiczne, tak? Teraz trzeba płacić, opalać pelletem, tak? Oczywiście oni wam nie powiedzą, że macie opalać pelletem, tylko piece na gaz będą bardzo wysoko opodatkowane, a piece na pellet nie będą w ogóle opodatkowane, co zmusi Polaków do ponownej zmiany pieców, tym razem na pellet. I zgadnijcie, które państwo jest największym producentem pelletu w Europie. Otóż są to Niemcy. Rozumiecie to? Niemcy po raz kolejny po prostu chcą handlować tym razem pelletem, tak żeby cały czas uniezależniać Polskę przede wszystkim od własnych złóż, a po drugie, żeby zarabiać bardzo duże pieniądze. I teraz zadajcie sobie pytanie, czy naprawdę Unii Europejskiej chodzi o jakikolwiek klimat, o to, że planeta się pali? Nie. Niemcom, czyli Unii Europejskiej, chodzi o pieniądze. To jest mapa świata. Tutaj jest Unia Europejska, to jest Europa, tak? I Unia Europejska, Europa ma dbać o planetę, ma dbać o zieloną planetę, jak oni to mówią, tak? Mają ograniczyć emisję CO2, podczas gdy cały świat, włącznie tutaj z Chinami, bombie dwutlenkiem węgla do atmosfery w ilości niesamowitej, tak? Także obudźcie się, Polacy, to jest czysty biznes. Oczywiście zapraszam was do obserwowania mojego profilu, tu jestem wam poluszkiem, pokażę, kliknijcie taki plusik, zaobserwujcie mnie po więcej materiałów, pozdrawiam, cześć, hej!